Widzowie, gramy Challenge RL1 Elden Ring. Czyli tak, postać pierwszego levela musi być tutaj, pierwszy level, widzisz to? Same staty na 10, nie mogę tego dodawać przez całą grę. Mogę tylko ulepszać broń. Nie używam summonów. Nie wiem, czy magii nawet bym mógł, jakbym chciał, ale i tak, jeżeli będę, to tylko tą, co boostuje mi staty, typu... Ale chyba i tak nie będę mógł, bo to wymaga ileś wiary, czy coś takiego, nie pamiętam. Ale no, ale ofensywnych skilli nie planuję używać, summonów nie będę przyzywał graczy i tak dalej. Mogę amulety używać, ulepszać bronię. I plan jest taki, przynajmniej na ten moment, ale w czasie challenge'u to się może rozwijać. Na razie plan jest przejść po prostu główne bossy, od początku do końca, do Elden Beasta i go pokonać. Jak to w miarę sprawnie się uda, to tego. To może zrobimy malenie i moga. I DLC na RL1 przy okazji. Live. Reklama! Ja widzowie, szybka reklamka, najtańsze giereczki oczywiście na Eneba. Ja już pokazuję co i jak, tylko na start, pierwszy link z opisu, zachęcam do używania. Wtedy Eneba wie, że jesteście ode mnie, dzięki, że używacie. Współpraca nadal trwa. Mam nadzieję, że będzie trwała dalej. Dzięki, że używacie już tyle czasu. I co, idziemy na Enebę bez przedłużania. Pokazuję już co i jak. Pyk, jesteśmy na Enebie i teraz tak, wejdź, lol, enter. Tu masz, jak się wczyta, o, rzeczy do ligi. Tu główna strona, możesz coś zobaczyć. Tu są polecane dla ciebie Trending Games, no niestety lordcy, nie patrz po prostu na nie, ale inne gierki oczywiście warto, ale najlepiej, o co to jest to ładowanie, nie wiem, gry, Steam gry, o to jest najważniejsza rzecz tutaj i tu masz giereczki, co no do aktywacji na Steamie, nie, o God of War kosztuje 8 dyszek już, ale ładnie cena spadła, pamiętam jak za 140 kupowałem, ale to było... Jeszcze przed Ragnarokiem. I dobra, co tu jeszcze masz? To co no, najlepiej sam se przejrzyj. Jak może coś znajdziesz dla siebie, bo ja nie wiem co ty chcesz widzu, tak? Ja to bym, o, Postal 2, giereczka dla mnie, wiesz o co chodzi? Dla dziadka, o, Batmanik, o, rozumiesz, o, Mortal Kombat? Jakieś nowe? Pewnie nie. Coś tam chyba nowego wyszło. Nie wiem nawet. W Mortal Kombat to ja na PS2 ostatnio grałem. O, Quarry. Fajne też giereczka na kanale jest. O, Alex 1. Droższy niż dwójka. No way. Czyli tak jak myślałem. Dwójka to po prostu sraka. Ale można kupić 18 zł, a może... Będziesz się bawił w miarę, no. 18 zł można rzucić, rozumiesz, i przetestować, chociaż chyba już lepiej ta jedynka, lepsze ma oceny, a to tylko 2 zł więcej. No co, wejdź sobie widzu, przejrzyj, może coś znajdziesz, jak nie masz co grać, liga cię znudziła, nie wiem, Minecraft, Roblox cię już znudziły, bo już grasz po 10 godzin, może sobie coś znajdziesz nowego. Ja zachęcam, pierwszy link w opisie, wybierz sobie co chcesz i dzięki, że używacie Eneby ode mnie. Serduszko dla was, oglądajcie sobie film dalej. Kiwicowie, bo to dzięki wam jest partner, kocham was, siema. To i tak będzie ciężko i wtedy pomyślę, czy to robić DLC. No, bo może być ciężkie. Pierwszy raz robię challenge nie ze speedrunem. All bosses to challenge taki, wiadomo. Typu SG, nie? Bo plan jest prosty. W czasie grania będę pieprzył. A, i dziękuję za słupka. Czekaj, kto to był? Igor, dziękuję za 18 lat. Witam serdecznie. Plan jest taki, no, gramy. Nie jest szczególnie ciężkie wyzwanie dla ciebie, nie będzie. No, dlatego mówię, że challenge prawdopodobnie będzie się rozwijał wraz z grą. Bo ja nie wiem, na co się nastawiać, nie? Bo ja się nastawiam, że to będzie dość trudne, a się okaże, że to będzie... O kurde, teraz jak to przypiąć? I mam plan taki, widzowie, na start gierki. Czekaj, wezmę offline. Bo jak mnie ktoś zrajduje na RL1 i zdyma, to psycha mi z bomby siada, wiesz o tym? Ty, a na offline są wiadomości graczy, czy nie? Planuję iść tak, pod katankę, nie pamiętam gdzie ona jest, w jakichś katakumbach, gdzieś na jeziorze czy gdzieś. I zdobyć też na jeziorku krwawy nożyk. Czyli już będę miał jedno pod zwykłe kamienie. Jeden pod ponure broń. Tarczkę pod parowanie. Tarczkę pod parowanie albo się kupowało. Chyba od NPC-ta się kupowało. Tylko nie wiem którego. Albo od babki w stole. Albo od NPC-ta.
I Starfisty z Obandy, ale to dopiero w stolicy, czyli przed Margotem. Nie leveluję postaci, gram, leveluję itemy i noszę sobie talizmany. Inne kule? Tak, ale nie wiem. Mogę je zdobyć, ale chyba nie będę używał. I tak pod blida muszę grać, żeby coś bić bossom. Problem jest taki, że ja Elden Beastowi nie będę nic bił, więc za bardzo jeszcze nie wiem, jak go grać. W DLC nie będzie tego problemu, bo będę blidem bił każdego bossa. Jeżeli w ogóle DLC będziemy robić Rally 1, na razie jest plan wszystkie główne bossy, ile zajmie, to wtedy się zdecyduję. Ja planuję co do Ash of War'ów zebrać, no to i tak będziemy szli pod tego do windy, żeby Radana odblokować. Gdzie lodowego zdobyć Ash of War'a? A nie, ja go nie zdobędę tego krwawego, bo ja chcę uciec Gatanom. Przecież nie, ja mogę go i tak zdobyć. Wyglądasz jakbyś miał 76 lat i był z Łodzi? Tu się nie pomyliłeś, tylko z wiekiem zaniżyłeś. A właśnie, i teraz kamyczki. Gdzie zdobyć kamyczki i dzwonki, żeby ulepszyć Ujikatane i Starfisty? Bo prawdopodobnie te dwie broni będę grał. No ja podbiję staty plus 5 amuletem, no na tym polega ten challenge. Jest jeszcze challenge, że grasz bez amuletów RL1, ale to już jest taka żmudna tyra i bez ulepszania broni. Tam się gra tylko pod blida w sumie. Albo poiza. Poison. Kurde, ten się chyba nie da. Normańkę bym grał i tego. I chyba z regeneracji stamina, ale zobaczymy. Na pewno niektóre bossy wymrowił pod parowanie, bo to będzie chyba dobra opcja. Bez przygotowania w sumie go gram. Coś tam tylko z Tekilą gadałem, ale nie wiem jak to. To tak gram całkowicie na czuja, a mam dość małą wiedzę o tej grze. O itemach, jakie są w niej i tak dalej. Ja wiem, że właśnie mówiłem, że broń przy Rykardzie bym może wziął. Starfisty, nożyk na blida, katanę. Te cztery bronie bym grał. Zaraz będziemy musieli kamieni poszukać. Na pewno do plus 6 broni to się da chyba znaleźć easy. Nie, do plus 3 na pewno. Plus 6 to nie wiem. Ty, no nie. Zabiją mnie. Szkielet. Fu. To jest katana, nie? Dobra. Można iść dalej. Cztery broni to jest dużo? Jak na pierwszy raz cielęć. Ja myślę w czasie grania, co dopiero będę robił. Ty, zabiją mnie petki, co tu biegną. Ja pierdziele, szczur mnie zwalczotował. Przydałaby się ta pochodnia, ale nie chce mi się iść po nią. Się bałem, że przypadkiem wcześniej jakoś level dodałem z przyzwyczajenia. Muszę uważać, walka z tymi odruchami. Ta ma, zobacz, za 200. Co, Egitka? Co się stało? Ja pierdziele, ty szmato szczurowska! Moja teoria poszła się pieprzyć. To chyba nietoperze się jednak nie rzucają. Ty, jak mnie szczur znowu zadźga, to kogoś się pobije, no naprawdę. Jezus! A ja to mam tu. Dobra, na to samo wyszło. Dobra, widzowie, już można kończyć grę. Relini? A, racja, bo są dwie pochodnie. Rzeczywiście, to nie jest ta po prostu. Stary śpi. Stary komara przyciął i luj. Dobra, właśnie pytanie. Na Starfisty dobre, nie? Na broń z Rykarda dobre, ale na katankę. Ale na niektóre bronie dobre. No, jeszcze nie wiem do końca, czym ja chcę grać. Ja mu nic nie biję. Ty, ja go mogłem. On mało bije. Mogę go sposobem zabić. On ma jeszcze dużo AOE. Niezły sposób w dupę. Normalnie pokonanie go. Dobra, teraz moje pytanie drugie. Gdzie się zdobywa tarcze pod parowanie? Właśnie, bo myślę, którym nożem grać pod to parowanie, bo ten drugi nóż z zamku przed Godrickiem, on ma chyba 150 kryta, czy 140. Idziemy do tej jaskini obok. Dobra, ile mogę mieć max przed Margitem? Chyba plus 6, nie? Nie najlepiej. No bo tylko do stolicy nie mogę wejść, nie? Tak to wszędzie mogę, no i na zimowe, ale tak to wszędzie mogę iść.
Śmieciu! Nie ma go w dupę, muszę się sam bić. Sammon! Ty, on po 30 bije. Dzidownicy Rokalone. Nie daj mu się napić. Dźgnę go. Ez. Dobra, nożyk, który chciałem grać, bo się okazał odkryciem. Gdzie to jest? Gdzie? Nie mów, że to było wyżej. Dobrze, że nie mówisz tego, bo nie było. Nie wiem, tych kamieni tu bardzo dużo było. Ten Elden Ring tak założenie miał być... W sumie na pierwsze przejście, jak robisz jedną mapkę po drugiej, w sensie region, no to... Ten balans niby aż taki nie jest zagubiony, ale... Bo tam było dużo jedynek, tutaj jest dużo dwójek, trójek. Teraz drugi raz, zraszujesz sobie builda w godzinę. Do stolicy to one-shotujesz bossy. To trochę XP peniam. Kurde, nie wziąłem na staminę tego ścierwa. Co tam jeszcze było? Muszę go zbić. Nie pamiętam, jak miał ataki, bo to boss typu one-shot. A jako i tak dużo bija. Ty, ja mu przerywam animację? Co to w dupę jest za boss typu X-Peppers? Oj. Pod kim mnie nie leczą na fulla? Na tym levelu? Kurde. Pierwszy raz w jego ataki. Challenge działa. No i tak, gówno boss, nie? Czyli nawet na pierwszym levelu nabrałem plus 0. Margit trochę jest bardziej tanki, ale też petek w sumie. Ja nie mam w głowie, ile ja będę zadawał tą bronią ulepszoną na pierwszym levelu. Czy gówno, czy więcej niż gówno? Dobra, to idźmy do windy. Po drodze powinien być kościołek. I tarczy żółwią. Tylko pytanie, czy z żółwią tarczą będę miał dalej lekkie obciążenie. No większość przygotowania, no bo tak naprawdę dzwonki... A czy nie, no bo... Co, do Margota grać tymi? Na plus 12 brońmi? Wystarczy to? Czekajcie, ta tarcza była... Czuję, że lepszy ten challenge będzie nożem niż kataną, jakoś tak... DLC mi głowę zmieniło. Dobra, ten jest brut odblokowany. O kurde, w dupę ty, żeby odblokować rani, to muszę i tak zabić tą szmatę na koniu. Lecisz bez levelowania tego Eldena, a ja się na tym strażniku pod stolicą męczyłem parę ładnych godzin. No wiesz, jak gasz pierwszy raz, a którym strażniku pod stolicą? W tych sentinelach, tych dwóch? Tak, to jest to. Rzeczywiście obok niego. Dobra, no to mamy tego dexa, to jest chyba plus 10, tak? No to tak naprawdę mamy 25 dexa, to jest dużo. No ścierwi Elden Ring, ale to na tym patchu, graliśmy przecież niedawno i nic nie ścierwiło. Czasem były te takie typowe Elden Ringowe lagi, co są od premiery, ale poza tym to nie. Dobra, to może w sumie, tylko po co mi jest piekło, ty, bo się tak cały czas zastanawiam, po co ja potrzebuję te podurę kamienie, jak ja mam nie grać tym nożem. Gdzie był tym frajerzyną? W nocy, Julko? Czy go skipnąłem? Tam jest, to? Pytanie, ile on wytrzyma hitków? Ja nic nie zadaję. Czy skończę Starfistami? Nie wiem, no... Felden Beasta to i tak luj.
Czym go będę bił, to znaczy ja nie ma. Ty, ale myślałem, że te podstawowe Ash of War dawały też, że da się krwawą broń i tak dalej. A to jednak się nie da. Czyli katanką, żeby grać tego Ash of War'a, nie mogę jej zrobić krwawej. To lepiej ją chyba pod loda, ale też bez Ash of War'a byś grał. Co ty gadasz? Czyli coś jest, no bo ja normalnie mogłem. To ja to musiałem zebrać przy okazji grając. Ja myślę, że to jest bazowe po prostu, bo przecież ja Moonveilem wszystko rozpieprzałem, dopiero w DLC zakładałem Ash of War'y. Ja pierdzie. Zrespił się. O kurde, on tak może? Się okaże, że w tym patchu naprawili. Po 2 latach. Jezus, nie no, dalej. Dalej dziadek nie działa. Dalej dziadek. Nie, dobra, to jest łatwiejszy chyba sposób. Tamten nowy to chyba jakoś inaczej trzeba skoczyć, że nie na sam kraniec. Mogę w sumie amulet na to, że masz full HP, to bijesz więcej, no bo katangą plus 12 powinniśmy go łatwo zdymać. Czekaj, co jest? Powinniśmy... Nie, dobra, ja laga złapałem. Zapomniałem, że na plus 12, a nie plus 6 robimy. Ja miałem w głowie, że plus 6 robimy. Laga miałem, widzowie. Luj z tym nożem. Zobaczymy, czy to wystarcza tego bossa. No niby to jest pet, ale jestem ciekawy, jakie obrażenie ja biję. Nie jestem świadomy. I tak biję bardzo dużo. Och! Nie da się zestagerować tego bossa. Da się. Czemu tak długo? Ale i tak ja piję dużo. Kurde, ten challenge się aż takie trudne nie zapowiada, bo obrażeń chyba aż tak brakować nie będzie. Jedyne co to, że trzeba hitle zrobić wszystko. Dobra, sprawdźmy, ile bijemy bossa. Kitsune, ale ten. Bardzo ciekawy obrażeń. Dobra, już go wiem, że nie zrobię, bo nie mam many. Żeby w dupę bić cokolwiek tą kataną, więc trzeba potki na manę. Ja i tak jestem w sumie na hita, po co mi potki na HP? O ja pierdziele. No 500? Źle nie jest, ty. Jego blit chyba nie wchodzi, nie? Ja pierdziele, za ile on mnie tym sierwem uderzył. O Boże, zapomniałem o tym. On mnie tym zabije, jak mnie trafi. To chyba będzie bardziej irytujące niż sam on w sobie. Właśnie to jest problem, widzowie, że na tych dalszych bossach to tak będzie wyglądać, bo nie będzie żadnych efektów. Żadnych efektów nie będzie. Czym ja będę bił? Coraz lepiej. Dalej nie mam jakiejś broni, którą chcę grać. Na razie mam miecz, co był. Okej. A, wiem, który. No, to jest skrzynki. I bez gridomanka. To był grid, ale jakbym miał ten nożyk teraz Stagera, no, byłoby dobra. Ja dopiero przed go drid. Jutro go znajdziemy szybko. Zrobi się go ulepszy. I raczej będę broni zmieniał na tym.
stagerach. Oj. Wiedziałem, że to śmierdzące gówno zagra. Gridera i luj! Ale ja griduję, Bocia. Dobra, poszedł spać, ale kurwa, to trochę dają, nie? Sobie za pierwszy go prawie zrobiłem, ale jednak trochę trzeba się też przestawić. Po tym DLC nauczonym, że warto się przestawiać, może to pójdzie lepiej niż przed DLC, jakbym grał. Dobra, zobaczmy ile bijemy tego. Ten jest z pierwszej lokacji, że powinien bomby dostawać konkretne. I mnie chyba nie zwany szczyt. Lekki gridzik. Lekki gridzik jeszcze nikogo nie zabił. Może mnie, poprzedni drzewcy. Przecież on mnie... No właśnie, o to mi chodziło, że chyba mnie nie będzie one-shotował, Iggy. Oj! Stagger? Ty gdzie? Gdzie się Stagger podział? Co to jest RL1? Na pierwszym levelu cała gierka. O, zobacz. No, trochę długo to przygotowanie jednak trwa. Chociaż też dużo myślenia podczas tego. Ja zero przygotowania. Nie wiem, widzowie, jak to będzie. Ciemno ty, jak w dupie u tego. Kurde, nie wiem, korci mnie, żeby zdymać tego gockim duo. Na Tessa przynajmniej, ale... W sumie ja ostatnio go robiłem identycznie, też tą kataną na tych statach, znaczy trochę lepszych. Nie, no w sumie na tych, no bo grałem bez tego amuletu. A tutaj, tak? A przeżyję? No. Tylko żeby nie umrzeć teraz od petków. A nie, to jest tu. Dobra, pytanie, czy z tym mamy okurde średni. Dobra, ty, gdzie my teraz? Odblokuję sobie do grubego wejścia. Rzucimy się po piątkę, czy tam szóstkę i można się dymać z kolegami. Dobra, czekajcie. Ty mówisz, że gdzie? Zaraz jak z tej drabiny zszedłem, tak? Dobra, jest. Czyli na plus 6 można już zrobić nimi. I tam po nim jest 7, 8, 9 są tam przy stole. Ta no, wszystko jest jasne. Dziękuję. Kitsun dał na Golibordę 5 zł. Zobacz pieska, miałeś zobaczyć mag. Glacz piesek se chilluje bomb. Już. Dobra, spróbujmy sobie grubego zdymać taką nożykiem. Plus 6 nożyk. Z blidem mocnym. Ty, no jak on dużo bije, zobacz, to 200. To nie jest dużo? Przecież jemu prawie już blid wszedł. Zobacz, jak Sasquatch się rzuca. Gorzej jak się toczy. Ale ja go robiłem z tą kataną, to go mniej biłem. Najgorsze to właśnie ominięcie tego. Jo, nie! O, przestał. Dość niemiłe zachowanie, przyjacielu. Czekaj, bo on mnie zabije. Ty! O jeden...
A jeden level musi to ulepszyć. Te potki, bo kawałeczek HP zabrakło, żeby się uleczyć. Ty, ja tak troluję na tym ranie, że to jest luźno. Zobacz, że on do mnie za filara rzuca. Chyba gówno będzie. Chociaż może fartownie się ułoży. Trzy hity weszły, tak? Czy cztery? Proszę, nie. Dobrze. Ja! Jak się nie będzie tu urlał, to git. Ty szmatławcy. Nie. Nie mogę go więcej niż raz uderzyć, bo oszalał. Spaślok. Nie, no ty w dupa! Karakanie pieprzony. Nie wchodzą te hity. Czasem wejdzie. Nie no! Jezus Maria w dupę. Tragedia. No tragedia. Ale i tak szybciej niż nad tym, jak go ostatnio biłem, nie? Dobra, po co my go byliśmy? A, kamienie, no ta. Jezus Maria! No way! No way! Pokaż mi to. Pójdę ulepszyć nożyk, możemy to zrobić. Kurde, i tak będzie mog dość trudny. Zobaczymy. 7, 8, 9. No i git. Ty, a czemu to ma taki mały bleed? A, bo mam tego mało. Mistycyzmu. W sumie ma jak katana w tym momencie. To jeżeli jest boss, którego skillem nie mogę uderzyć, no to... to ścierwi ten nożyk trochę. Moga, no żeby DLC, ale może malenie jeszcze podejmiemy, nie wiem. Przeżyłem. Będę pytać, jak dalej się szło. To jest to, nie? Kurde, ciekawe te. Rzeczywiście ciekawe. To ja bym grał to albo to, no przecież, ale czy ja chcę w ogóle to grać? Naładowany. Znaczy na Starfistach to będzie dobra. Dobra, widzowie, zaczynamy. 4 godzinki przygotowań. Zaczynamy rano. Margit. Ty, ja bym go zrobił nożem. Ciekawe jak pójdzie. Klepkę na plus 12 ulepszyłem, ani razu jej nie użyję. Ciekawe jak pójdzie, ty. W sumie nie wiem, bo Radana to się zawsze robi, że wchodzisz, dosłownie zbijasz go w moment. Hełm mimika? No on daje bleeda, znaczy ark. Witam na Margicie. W końcu jakiś boss. Konkretnie. Ile go bije? O kurde, dużo. Aha. Aha, ty, ale on mnie mało bije. O kur... Druga faza? Tak.
O kurde, najmocniejsze combo zagrał. Koniec chyba, nie? Ty no! O kurde, on żywy? Pokój mi. Dobra no, ale to już plus 9 jest. Level 1. Bo nie dodałem. Ty, a czemu nie ma tych? A, bo to DLC trzeba wejść, żeby był ten napis. Oj git. Dobra, no suchy pot. Ten tutaj puklesz ma, no tak, tak. Ja go wezmę. Poripany to parowanie jest. Radana się da, niektórych się nie da. Świetnie to jest. W DLC-cie w sumie każdego da, to będzie bardzo OP. Znaczy tego, bym Mesmera i tak nie robił na parowanie, bo to jest zbyt popieprzone, ale... Witam Skolma, witam. Aha! Skolma gada, żebyś mu kupił suba. Czy on tydzień temu nie zarzekał się, że kupił tu zawsze sam... Dobra. Czas chyba zbanować kolejnego w dupę poćwierza. Ty, aż muszę animację porównać tych dwóch itemów, powiem ci tak. Dobra. No jest inna w dupę, mówiłem, że jest inna. A chłop do mnie taka sama. Co ty gadasz w ogóle? Ty wiesz... Patrz. Patrz. Widzisz? Ej. Jest jakaś tarcza, która ma też taką? Czy to jest jedyna w grze, która ma taką? Bo tego nie ogarniam. Nie wiem, jak z tymi tarczami jest. Aha, Capix się obraził. Dobra. Dobra, dobra. Mina zbitego psa. Aha, XD. XD, aha. Nożykiem. Nożykiem spróbujmy. To się da z tym skokiem? Kiedy blizz wejdzie? Teraz wszedł. Szmaciarz! Uderzy mnie? Nie. Aha, i dam. Może relacją może się gdzieś byłem wejściem, ale za jest na prawo to... Znaczy wiem, że tam gła jest, bo tam ten klucz, ale w dupę. O, dzięki, dzięki. Ej, zaraz zerknę. Ty no, powiem ci tak. Na razie to nie ma różnicy między normalną grą a tym RL1. Ja nie wiem, chyba się dopiero na Fire Giantcie pojawi, nie? Ta różnica. Tak się zastanawiam. No bo w obrażeniach to... Chyba przez dłuższy czas nie będzie. Ja! 67k, no muszę iść po to. Co bardziej się opłaca? Serio oni mnie zabili? No i mamy nożyk, który zawsze chciałem. 140 kryta. Ty, ten ma 130. Ty, nie wiedziałem, że ten zwykły ma 130, dużo. A na tego mogę wstawić ten proch? Mogę. Pod blida go. A, bo on blida bazowo nie ma. Myślałem, że on ma blida. Chyba, że lodzika na niego, a na tego wstawić zostawić blida i na te dwa noże grać. Chyba tak zrobimy. Dobra, na razie zdejmuję katanę. Będę grał pod dwa noże. Dobra, to co teraz robimy? Radana czy... A czekaj, w akademii... to jest gdzie? Aha, po lisie, tak? Ty... To ma 70 blida w dupę. Słowa, jaka różnica.
Pytanie, ile loda by nakładało? Jakby nakładało też 70, to bym chyba grał go. Dobra, wiecie co? Zrobię tylko lisa, zdobędę item, idziemy na Radana, idziemy po hełm nowy. I pod to gównienko, co on tam dropi, pod blida. Tylko, że po co mi to gówno pod blida tam? Chyba nie potrzebuję, bo ja mam Ash of War na blida. Kurde, sam nie wiem, widzę. Tylko skina czymś zabiłem? Nożem. Ale bez parowania. Kurde, chciałem niby na nim przetestować, ale mówię, no mi się tą tarczką najlepiej paruje. Zacząłem dziś grać randomizer i w dupę to jest takie... Tak mówisz, mentor? Kurde, zagrałem. Kurde, zastanawiam się, jak ten Radan się siądzie. Aż ciekawe jest, tam zaraz na niego pójdziemy, bo już go mam odblokowanego. O japi, on mnie chyba na hita ma, nie? Chyba lepiej by było tym, bo on ma większe bazowe. O ty szmato! Tamten jest lepszy po tej kontry, ale... Nie wiem. Znać moveset tego wilka, to trzeba być sadystą. Tupę, przecież jego się na normalnym ranie na dwa hity zabija. O kurde! Taki pet to jest, ale się nie zda jego hitów. Co on w dupę? Co to jest? Ty, druga faza. Patrz. Ej, dużo, bardzo dużo bije. Kurde, ten nożyk. Dzięki DLC. Odkryty. A no, panowie! Kto tak robi? Dzięki Harce Game za 10 lat. Tutaj mnie zabiją pet. A tu! Ta jest! Dobra, zobaczmy, ile tego Freeza bym założył. O kurde, 85! Ej, dużo w dupę. Ej, to jest OP. To jest mega OP taktyka. Tym Freeza nakładać, a potem tamtym nożem, wiesz, o co chodzi? No tak, tequila. Ja raczej tego nie będę używał, chyba że... No ja na normalnym ranie też tego za bardzo nie używałem, bo żal było mi to kastować. Tak jak w DS3 masz ten żar, to w sumie możesz non-stop na tym grać. Tego jest z 60 na grę. A tutaj to mało tego dość. No i tam jeszcze po każdym bossie się żar aktywował. To może dlatego było z 60, tak kojarzę. Dobra, Radan. Idziemy na Radana. Dobra, Radan jest, już czekam. Kurde, ciekawie mnie jak Radan pójdzie. Nie wiem, czy tego porować, ale ja bym go chyba zaklikam szmatem. Zobaczymy, czy się uda go zbejtować, żeby nie strzelał z łuku. Nie pamiętam, jak to się robi. Na koniu. Oglądaj lepiej, jak Radan je ludzi. Co po co robić? Próba numer jeden. Radan. Co, jedzie tu? Star Syzyfa? Zobaczymy. No i źle wyszło. Kurde, jak to się robiło? Nie wiem. Ty, wyszło! O kurde, ciekawe. Jednak. One shot. O kurde, szybciutki to. Gdzie idziesz, Radon?
ucieknie mi. Ibzda. RL1 widzowie, coś w dupie nie ma sensu ten challenge. To tak wygląda. No czytałem te killa tego. No nie wiem, zobaczymy. Nie kojarzę tego skilla. Nie wiem, czy go grałem kiedyś. Czyli jutro Brotherhood. Ta no. Się okaże, że to będzie łatwiejsze niż Radan na DLC. Ty, Garka teraz zabijać? Dobra, widzowie. Trzeba zabić Aleksandra. Zobaczcie, on zbiera kamyczki jakieś. Zobacz, jest archeolog. Czekaj, on silniejszy niż Radan? O 7. Oj, ten challenge chyba. Ty, ale dużo to dało, że w DLC tą bronią grałem. Ona jest naprawdę OP. Ja tego nie wiedziałem przed DLC. Grasz bronią dla mobu. Tequila, mam ci przypomnieć, że ty garnki na łapy założyłeś i narzekasz, że łatwa gra. Garnki na łapy założył i leci przez bossy. Dobra, i tak mimika mam na hita, nawet broni nie zmieniam. Najwyżej on też mnie one-shotuje i luj. Czemu go nie ten? Ty, a czemu? Ja pierdziele, co jest? Ty, mimik jaki tanki! Ej, ej! Ej! Nikt nie pokona. Ej, czemu on poty pije? Uch! A ja nie mam pot! O Jezus Maria. Mocny gaz. Cztery więcej. Arc. Pytanie, ile więcej blida? 53 jest, a było? Ty 30 jest normalnie? To aż tyle się... Nie ogarniam. Tu się chyba schodziło, nie? Wiecie co? Zerknę filmik dalej. W teorii można by... A nie, bo ja bym miał surfisty, no. Chociaż pałka też jest całkiem spoko, jeżeli chodzi o wbijanie stagera. Ale z surfistami będzie szybciej. Dobra. Idziemy na babę chyba. Zrobimy seją. Wejdziemy do stolicy. Zrobimy Margota. Pójdziemy po kamień. Ulepszymy broń. W sensie wiecie, teraz to. Potem Brotherhood. Potem może jakieś gówno. Potem Revelation pewnie. No, trochę tego jest. Jap! Kurde, nie umarł. Ja pierdzielę, co za ścier... O, umarł. Nie wiem jak. Ja, czyli nie umiesz rzucić, czyli to może być trudniejsze niż mi się wydaje. Wiem, że są dwie metody ogólnie, pod pary i pod stagera. O kurde, o ja pierdziele ty. Wygląda to za dobrze. Tak, złapiemy. Łatwiejszy hitbox będzie. A nie, tego nie zrobię na jednym tym, nie? Uff. Nie wypił, nie wypił. Nie wypił.
Ale gówno, jeszcze przy... Co tu jest? Boże, zapomniałem co ona ma w ogóle, bo... Nie pamiętam... Nie, ją się tak robi łatwo w drugiej, że nie pamiętasz co ona ma. Kurde, no nie udało się. Co ty w dupa? Co ty pieprzysz? Co z nią jest nie tak? Ona jest porypana. Ja jej nie zrobię, widzowie. Uch! Uch! Ona mnie one-shotuje każdym tym? Ej, to jest popieprzone w dupa. Uch! Jeszcze niech przyzwie smoka szmata. Ja pierdzielę. Kiedy ja mam ją lać? O nie. Ty, każdy mnie ma na hita? Dał na Golibordę 5 zł. Cześć, tu Clemens. Mam nadzieję, że Trump wygra i te czarne kurwy będą dostawały ordery. No nie pisz tak, debilu pieprzony, śmieciu w dupę. Tylko biała rasa. Zamknij mordę, ty debilu zapieprzony. Co za kretyn pieprzony. Weź zobacz, czy jest taki wicechacie i go spermuj. Pieprzyć. Panowałeś, dobrze. Co za w dupę śmieć. I tak dobrze, że nie przyzwała tego asasyna. Ja. Czekaj, w ogóle co ja gram? Co ja gram? Jego się naparować, nie? Już myślałem, że się go sfrizować się da. Oj! Oj! Trochę mało dał. O, mogłem go zrobić. Ja pierdzie, w ogóle nie pamiętam co on miał. Oj, dead. Znaczy łatwy do zrobienia jest, tylko że... Nie, on mnie zabije. Nie. Czemu ja go? Ile ma HP na oko? Nie! O
Boże, jaki fart, że blitz siadł, Jezus Maria. Ile go? 12 minut. Co to RL1? Na pierwszym levelu cały Elden Ring. Tequila podkreślenie snack dał na Goliborde 5 zł. Właśnie już wtorek. Dziadkę rób przerwę i odpalaj jakieś sloty Big Winczeka. No racja. Kurde, złoty Gotrej to odporny. Nie, czy, pytanie, czy on jest odporny na, wiesz, na loda? U ty w dupę, co ty, Nie popłacz się? Ale z czym? Z kolma. To, że twoja matka mnie zostawiła, nie znaczy, że zaraz nie wróci z podkulonym ogonem. Jak zawsze. Tu. Wziąłem też to. To używałem na Radana. Ta no, ej. Mogę na 3 grać jednak, mam mały ciężar. Ty, one mają bazowo blida w sumie te łapki. Też spoko. Oj, ja już się nie mogę doczekać Fire Gianta, bo on będzie w sumie, nie licząc grubego, który jak zawsze się na nim zaciąłem na pół godziny, to będzie pierwszym wyzwaniem na tym challenge'u. Ja gram pod Daggery w sumie i teraz wziąłem sobie łapki. Planuję parować, tylko ja bardziej planuję parować w DLC, bo w podstawce to trochę useless to parowanie. Morgoth, nie, Godfrey najpierw. Dobra. Dymanko. Mogłem tarczę na staminę, w sumie jak mnie zabije, to założę. Ty, ja go dużo biję. Oj. Stagger? Tupę ty. On chyba mnie ma na hita, ale ogólnie się wydaje giga easy. Nie wiem czemu to nie uderzyło. Kurde, nie pamiętam jego ataku, więc to tak nie paniszuje, jakbym. O kurde, jakbym mógł. To przydałby się, bo tej staminy za jak brakuje. Ledwo stagera wsadziłem. Ile w ogóle się utrzymuje ten? O kurde, ty! Ten nasz of War? Ten nasz of War? Ile się utrzymuje? Stagger powinien być za 2 hitki, chociaż teraz jak go nie bije, to raczej już nie jest. Dupę robi. Skończył mi się? To już ten? No co jest? Chłop zapomniał, co się dzieje. Róbże cokolwiek. Aha. To ja czekam, żeby mnie zabił, a on mnie serio zabił. Oj, myślałem, że to będzie stagger. To będzie. Uj! To. Ty, no nie, chyba go nie pokonam. Zależy jak bardzo. W sensie teraz skrinowałem, mogłem odejść, ale tak ciasnota. Nie, nie padnie. Już jeden hit w teorii. Dobra. Trochę zajął. Na takiego peta, nie?
A, bo ja nie mam tej, co boostuje regen, tylko co boostuje staminę. A, masz rację chyba. Rzeczywiście. Nie chciałem grać tej, co mam. A tutaj jest, rzeczywiście, zapomniałem o tym drzewcu, ale racja, jest tutaj taki. Pytanie, czy magia na niego wchodzi? A, nie zmieni... A nie, bo ja mam dobry nam. Oj, to był troll. Stagger? Japki. Japki! Te łapy z gówna. Kupę, się tym uderzyć, bo osa nie da. O, i tak to gówno się zrobiło. A, nie potrzebuję się uleczyć, bo i tak on mnie ma na hita. Ale dużo bije i tak, nie? Ile on da? Z 60? Tak, 10k, dobra, to upet. Ja mówię, że dużo bije. A to takie ścierwo było. O, dobra. Już więcej tych kamiennych i tak chyba nie będę potrzebował. W razie czego i tak są handlarze i tak dalej. Chyba zamiast tego, nie? Albo tego. Naładowane ataki. Zależy, co będziemy grali. Po prostu tym będę żonglował. Że tu, albo to, albo to, albo to. No, ale to raczej najrzadziej. No i git. Jest. Tak, to jestem rozpieprzony z tymi wodospadami chyba, nie? Nie wiem, jaki boss był na końcu, ale... jakiś pet. A, tu się z wodospadu skakało? Ich! Nie, no co ty? Przecież stary mnie za nogę wciągnął pod wodę, dosłownie. No czemu tak mało skoczył? Witam. Serio, w dupę ty? Uch! Nie mam staminy! Leż! Tylko pytanie. O kurde, a ty to kto? Znamy się. Garnkami gram? To nie są garnki, to są kolczaste. Garnków nie wziąłem, a muszę, żeby złonshotować Elden Beasta. 30, 25 obrażeń. Ile to daje procent? No za staminę, ale kurde. Biję mu stagera, tego dźgnę nożykiem i luj, nie? Dobra, wchodzimy. Wersja hard bez kajdanów? Ja go nigdy kajdanami nie robiłem. Nic, nie? Już raczej dead. Pieprzyłem start. A ja zły amulet gram. Nie gram podładowane ataki. O, nice. A i tak dużo go widzę całkiem. Ty, on mnie nie one-shotuje. Ciekawe. Ha?
da radę pod pary, jak myślicie? Myślę, że będzie gówno pod pary. To przyciąga te hity. Ty, ale w sumie jak sparuje, powiedzmy, to mnie nie one-shotuje przynajmniej. Oj. Ile muszę go sparować dwa razy? Szybki stagerek. I gdy mamy koleżkę. Ok. Trzy hity prawdopodobnie do stagera. Oj, spieprzyłem to. Hej, nie, jednak cztery? Teraz będzie. A mogłem go chyba bić chwilę, co? To było ten? Riza ma, jakby już uprzedzą. Może być taki... Nie pamiętam co on... Kurde! Nie pamiętam co on ma. Ja pierdzielę, no nie wierzę, że hitbox na tych łapach to jest taka szmata. Ja pierdzielę, no! Jezu, hitbox tych łap, ty i ty będziesz mi pisał, że garki są OP. Bo jak twoja matka gotuje. Nawet nie są te garki. RL1. RL1. Podoba ci się? Fire Giant to full pod blina, bo inaczej nie widzę sensu go robić. Nie wiem, czy Freeze na niego wchodzi, ale to... A, chyba, że... Pod wszystko ja bym go musiał. I tym... Szybki bleed, taki plan. Zobaczymy, jak siądzie. Jak jesteś na Margicie, no to i grasz pierwszy raz, no to no spokojnie se graj. Zwiedzaj sobie. Popatrz, która broń ci siedzi, wiesz. No biegaj se, mapkę oglądaj, git. Właśnie tak się powinno grać pierwszy raz. Graj z samonami, patrz w necie. No co ty pieprzysz mu? Graj pod miecyk. No jeszcze ten modzik do koopa zarumbisty jest. Ja z Mamonem bym zagrał na tym modzie. Dobra, gdzie te dzwonki są, te killa? Plus 18. No to ja tu byłem ostatnio, to pamiętam, ale... Jeżeli to ton, to easy one, 120k dusz. Chcę ulepszyć bronię. Katany nie ulepszam na razie. Chyba, że mi zostaną te, to sobie kupię, może ulepszę. Ale raczej nią nie będę grał. Nie mam jakiegoś super problemu, że po 10 godzinach Radana zabiłem, tylko po... 3, może pęku. No to ładnie. No właśnie to jest ciekawe, bo niektórzy Radana jak szmatę robią. A ja się tak zatrzymałem na nim. Tak? Czy coś innego? Słuchaj, pałkę sobie też potem ulepszę. Nie wiem. Dobra, na Fire Giant biegniemy teraz godzinkę. Oj, czuję, że możemy się zaciąć, jeżeli mój plan nie zadziała. Jak na razie działa idealnie wszystko. Chociaż jestem w szoku, że to jest aż takie proste. W ogóle ta łezka, którą ja chcę grać pod parowanie, jakbym chciał grać DLC, bo nie wiem, tak to bez niej czy Radana zrobię. To w dupę ona leci z kominka. A RL1 ubić tego komina, to by... Tu nie gra jak z gościu, co daje maskę na plus 3 z rękę, a do... A, bo ja myślałem, czy grać tamto, masz rację. Oj, nie wiem.
Ten co River zrobi. A, dobra, to go zabiję po drodze, no bo on i tak jest sobą Fire Gianta. Oho, kataniarz. Czego szmato skaczesz? No ile ty staminy masz? Powiedz mi. Małpo ludzie pieprzony, no co jest? Ty małpo. Zawiad to normalny jest co robi? Lecz. On się nie leczy? Uch! Co jest? Co ty w dupę? Małpo ludzie. Co ty pieprz? Nie, mnie zaraz popieprzy. Zdymał mnie jak śmiecia. O kurde! Ej! Walka jak z Elden Beastem. Ja pierdzie. Ja pierdziele, szmaciarzu pieprzony w dupa. Nie no, pieprze w dupę, jego się zrobić nie da no. Błagam, błagam. Nie. Boże, jakby zrobił hit z wyskoku, on już mnie raz nim one-shotował. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa zobaczyć. Tequila podkreślenie snack dał na Golibordę 5 zł. Już wiesz jak się bosowie czują, jak ci taki kataniarz pod nogami się turla jak stary po pół litrze. No to prawda. Powiem ci tak. Więc one-shotuje śniegiem na start, to będzie XPP. I tak. Jak się ściekło im omijało. Ostatnio go zrobiłem, nawet nie wiedząc co on robi, bo go na stagerze zabiłem od razu jak zaczął fazę. Ale bije go nieźle. Go miałem na stagerze bić i go uderzyłem raz. Gdzie mam broń? Ja pierdzielę, ja nie to kliknąłem i dlatego. Gdzie on loda nie przyjmuje? To mnie zabije tą bombą. Co on robi? Ja nie wiem co on w tupę ma za skillę na tej fazie. Co ja gram? Lidzik! A ładnie schodzi, tak szczerze. Bardzo nawet bym powiedział ładnie schodzi. To mi się bańka skończy zanim się zacznie druga faza niestety, więc... O jest, ty on przewroty robi na pierwszej fazie? Oj, dead! Aha. Szczerze jest zarąbiście. Kurda, ale lipa ty. Gdyby to był stagger, to już byśmy tam mieli win. Dobra, ta taktyka jest bardzo dobra. Ale nie wiem, czy wystarczy. Uch!
Powinien być Steger dosłownie za moment. On może spaść z mapy? Nie wiem jakie ma hity. Loi ładuje się w niego na pałę. Gdzie jest Stagger, ty? Co, ja go nie w tą nogę bije? O kurde, co to za skill? Myślałem, że wulkan robi. Mówię, widzowie, ja nie wiem jakie ma skille ten boss. Bo jego się robi dosłownie, wiesz, druga faza to pierwszy stagger go nie ma, nie? O kurde! Aby mnie ogień nie dotknął, to będzie git. Jakie RNG spieprzone, ty! Ale... Ja pierdzielę, bo mnie popieprzy, ty widzisz co ja robię? Ja nie wiem co on zrobił nawet. Assassin mi zniszczył mózg. O ty w dupa! Ale gówniano! Uuu, nice! Oj. Stagger wszedł? Co on robi? No ale gówno. W takim momencie wszedł Stagger, że nic nie mógł. Ale sad. Stagerek może dla widza? O mój Boże, w dupę! Ja nawet nie wiem ile ma HP. Stagger! Dupie, Stagger nie istnieje chyba. Istnieje coś takiego jak Stagger? O kurde, nice. Dobra, nie gridujmy. Boże! Co to w dupę było? Myślałem, że już dead. Nie, on mnie zabije. Co on robi? Weź normalnie jakiś... Nie, najgorsze! Weź ten piec z dupy wyjmij. DMG. Boskie DMG. Mogłem jednak mocny hit. On się nie da uderzyć, prawda? Nie da się uderzyć. Ta walka trwa. Tragedia, ty, żeby tyle razy, 16 razy kopiliśmy. 1/4 tego to były rany do 1 HP bossa. Dobra, zobaczmy jeszcze Malekita, czy się zatnę.
Ja pierdziele, ty, tu się da dednąć. Dobra, powiedz mi, gdzie się tego zdobywa to gówno. Zrobiłbym ich chyba tym. Bo nie chcę mi się z nimi pieprzyć, a jak za pierwszym ich nie zrobię, to mam. Chociaż ja ich nigdy tak nie robiłem. Żeby... Na godskinach bez pot? Nie, no użyję. Wcześniej już za grubym nie użyłem. Użyję, chociaż oni są papierowi. Tylko gdzie on jest? Jestem w dupę ślepy. Jaki krzak to? Racja. Ty, ja to chyba robiłem tylko raz w życiu. Bo ja tych pot nigdy nie grałem. Więc może być tak, że ja to spijam. Chudy dożuje poty? Nie, bo jest taktyka, że wchodzisz tam, odchodzisz kawałek i rzucasz poty. I stoją obok siebie i nic nie robią. W sensie nigdy tego nie robiłem, więc nie wiem, czy to jest łatwe do zrobienia. No to jest to. Ile tego tu mówisz jest? A, tu jest ich masa. One się tu nie respią? Czemu się nie respią? Wszystko się w dupę w tej grze respi z tych kwiatków, a tu nie. Nie wyjdzie to luj, to ich robię po bożemu. Ha, bo ja muszę być niewidzialny chyba, żeby to wyszło. O ja pierdziele. Luju, śpimy jednego. Nie chce mi się iść po ten item. Wyjdzie jak wyjdzie, nie chce mi się iść po te itemy. A ja garnków nie mam, racji. Zapomniałem o garnkach. Ta babka ich nie ma? Ja gram pierwszy raz to ścierwo. Ja nie potrzebuję takich gównianych metod, żeby grę przechodzić. Jak użyję, to mogę ich dalej używać? A ty to porypane, to ja w czasie walki mogę skrawcić, co za problem. Luj, nie wyjdzie, to ich zrobię jak trzeba, jak Sigma, a nie jak Pet pieprzony, ty. To rzucę jakieś dzbany, ty. Dzban to wymyślił, ja to teraz próbuję zrobić. Dobra, będę widzialny, więc nie wiem, jakich uśpić dwóch. Ja robię metodą na farta od tekili, bo on tak zrobił pierkę. Chyba buildu nie zmieniam, nie? Nie mam pojęcia, jak się to gra, cały. W grubego rzucę, tak? Proszę, zaśnij! Ej, zaśnie? Ma nad głową? O, śpi. Ty, w dupę, to jest easy. Oj, mogłem wziąć nożyk na kryt. Nie, jeden hit. Oj, oj, oj. Ile on tak jeszcze będzie spał? O ty w dupę, mądrusiu! Ja pierdziele, ty! Ktoś pisał, że on to unika, ale nie wierzyłem. Nie mam... tupę many. Ja pierdziele, many nie miałem. W sensie nie many, tylko starego. Jezus. Jezus, co ja robię, ty? Gameplay roku.
ciężko. I co teraz? O, jest gruby. Ty, gruby! Spać! Spać. O Boże! Nie! Nie! O ja pierdziele, nie zrobiłem ich! Ty w walce się tworzyć nie da, wiedziałeś o tym? O ja pierdziele, w walce się tworzyć nie da! Ty, mógłbym grubego zraszować, co ty na to? Czy on będzie przeszkadzał? Gruby prawie blida dostał. Ja pierdziele, ty, walka za trudna jak na to, co to jest za walka. O Boże, nie mam już tych potów sypiając. Nie no, nie mam pot. Nie, nie. Nie no. Dobra, widzowie. Ja pierdziele, no o to mi chodzi. Oj, zgrudowałem. Co samony? Nie jest w tupę stager, ty. Ej, ktoś stagera ukradł. Halo. Dzwoń w dupę na policję, bo stagera ukradli. Nie odpala drugiej fazy? Ty Freeza dostał? W dupie mam te poty twoje. Rozpieprzona taktyka z Wisha. W dupie te poty mam. Taktyka z Wisha Max. Spieprzone gówno. Słyszysz mnie? Spieprzona to taktyka jest. Trzeba brute force'ować i luj. Jedyne co istnieje na planecie Ziemia. Idziesz do grubego, napieprzysz go po bebeku i luj. To jest taktyczka. Tu masz. Już próbują szmaty oszukiwać, rozumiesz? Już chudy idziesz, frajerek. Już gnida chuda idzie. Ty, ciekawe, że oni razem atakują. Myślałem, że oni zawsze są. No. Mata chuda patrzy, już jak popsuć człowiekowi humor, już się patrzy. Pieprzyć cię w dupę chudy. Nie wierzę w to. Ja! Po prostu to się nie dzieje. Ja
się, w dupę się nie da chudego ubić, no hit. Ja się nie dziwię, że się go usypia, bo to jest najbardziej broken boss w całej grze. Anti no hit boss. Anti no hit boss to jest. Nie da się go no hita zrobić. Przysięgam na bogów wszystkich olimpijskich. Nie da się go zrobić no hit grubego, znaczy chudego. Grubego to easy. Wie masz te taką jak szmatę. Ty chudego podparowanie, co wy na to? Ej, parujemy chudą szmatę? Czy wyjdzie? No, chudy wypieprzaj no. Idź tam obiad zjedz. Już próbuję oszukiwać. Gruby to już w ogóle oszalał. Jak go zrobić na okup, powiedz mi. Tylko się chyba nie da. Jezus. Nie no, chudy jest za mocny. Uśpi chudego, ale on unik zrobi. Nie wiem jak go uśpić. Oj, beczka smalcu idzie. Boże! Nie! Nie! Biegnie w dupę słonina. Japisz! Nie da się grać. Grubego usypiać? Luj, uśpię go. Nie. O Boże, zezował, nie wierzę. Ty gruby zeza ma na szczęście. Nie, potkę odpaliłem. Dobra, będzie przyzywał tamtego. To się go ubije na pałę. Ja pierdziele. Tragedia, widzowie, tragedia. Następnym razem niewidzialność, bo inaczej nie ma co sensu. I co, ty tequilą wiesz, że to jest OP skill? 30 minut. A co chodzi w RL1?
Na pierwszym levelu cała gierka. Dobra. Widzisz? RL1. Ciacia, tu masz poty budowane w miecz? Ale nie, bo już potów nie potrzebuję, Capix. A, na przyszłość. Nie, no to ja bym się nauczył tej taktyki na przyszłość. Ale dzięki, dzięki. Tragedia. Nie wiem, czy tequila jeszcze jest. Coś gadał, że te proszki są dobre. Ale wyparował, widzę. Poszedł sam podkami zabijać tego grubego majora i Conona. No nie, chyba nie dotrwam. Bańką. Ja pierdolę. Popieprzy mnie z tymi ptakami. Ja pierdzie. Jakim rozpieprzonym cudem jest najgorszy fragment chyba w gierce. Ty, smok mnie zabije? No nie, muszę. Ja pierdzielę, ty, on zieje ogniem? Jak ty szmato te... Boże, te ptaki, ja pierdzielę, co to w dupę jest? Won? Won! No i kiedyś tu wrócimy po to, przysięgam ci. Nie. 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 Nie wiedziałem, że on zieje ogniem. Ja tu zawsze... Nie no, kiedyś brałem ten kamień, pamiętam, bo tam jest kamień pół 10, nie? Oj, to raczej tego nie zrobię dziś, bo już jest czwarta. Chyba, że po prostu go zrobię tak, o, ale to jest mała na to szansa, nie? Oj, może być ciężko. Pytanie, czy on ma na hita taką. To się skokiem? Tak, dobra. Się zastanawiałem, jak się to ubija. Za bardzo nie wiem, jak go robić, powiem wam. Stagger i luj. Klasyczek. Olej, jak dużo bije, ty. Nożem nie będzie łatwiej. Ale raczej nie, bo pewnie nożem tam się będzie triggerował od razu i leciał do mnie. Tato, ten wilk. Będzie, no to jest chyba najtrudniejszy boss na tym ranie. Z głównych bossów. Trudniejsza będzie tylko Malenia i Mog. Bo on ma dużo ataków takich, które mogą mnie przy okazji zabić, a jego ruchów nie znam, bo się wchodzi normalnie. I go dyma jak śmiecia. Ha, czyli to tylko z daleka się w ten sposób ubija. Chwilek w sobie niepotrzebny. Można popatrzeć, co on robi. Ile? 10 sekund temu skończyliśmy tego? Ale i tak się wydaje łatwiejszy niż bossy w DLC. Pierwszy, chociaż no też jak coś tam znam, no żeby nie było, jak go nie pierwszy raz w życiu. Jak tam tych bossów. Łatwo się go robi na zwykłych ranach, ale... Tak trzeba ruchy sobie przypomnieć. Nie wiem, czy warto rolować w niego, jak to ci pcha, bo nie wiem, co on potem robi. To? Źle nie jest, tylko to wolno idzie. Brown Salt. Za wolno go robię. W drugiej fazie to ja tyle nie wytrzymam, bo on tam za dużo ma popieprzonych rzeczy. Oj.
taki. Krewetkę nic nie da. A może to warto? Go tak agresywnie lecieć? A, tu trzeba w prawo. Czy warto byłoby go bardziej agresywnie? Tutaj też mogę go uderzyć. Właśnie, co z tym? Czy to zawsze uderza, jak wraca? Bo jak nie, to mogę go lać na tym. Oj. Tak, ja. Kurde, tu ma 3 ataki. Nawet dłużej, 5. Szedł bleed? Czy jeszcze nie? Teraz wszedł. Nie, dość szybko ten bleed, nie? Oj. Ty, co jest? Nice. Ładnie siadł. O, to było to? Nie, on inaczej zaczyna to kombo, które ja lubię. Nie wiem jak. To nie jest to, nie? To? Nie, co tu? Ej! No w latach może. Dobra, starczy. Jutro go dymamy. Bandit coś tam się miecz nazywa, co ja go chcę grać. Znaczy chyba mam wymagania na niego. Chyba, że ja inną broń patrzyłem, nie pamiętam. Ja mam ochotę na to DS2, powiem wam, challenge'ik. O, jest, jeden. Przecież DS2 to było naprawdę takie... gierka typu totalne XD, jeżeli chodzi o bossy. Czy ja źle coś pamiętam? O! Kurde. Niektóre itemki w tym są takie, że... trzeba wydropić jak w jakimś MMO. Żeby go mieć. I dlatego, bo bardzo mała szansa jest na to. Nie wiem w sumie jak ktoś odkrył ten drop tej broni. Chyba po prostu masa ludzi w tą grę gra i przypadkiem ktoś dropnął. No jak w MMO tam... Capix pisał, że 1,5% szansy jest na ten item. Na wiki? No w dupę. Ja pierdzielę, czy ja muszę wszystko tłumaczyć, czy mogę kogoś pobić? Żeby na wiki było, ktoś to musiał najpierw zrobić. Bo Miyagi sra widzą na klatę i nic sam nie powie. Więc ja się pytam, jak ktoś odkrył to, zanim było na wiki? No jest, w końcu się udało. Plika gry szukali? Myślisz? I dobra, i teraz tak. Czy on mnie uderzy tu? Oby nie. Niby lata, ale on taki nielot. Tu gdzieś, tu jest zrabina i to jest chyba tam. O mój! A, dobra, to są ptaki. Ptaku tu jest. Idzie szmata, idzie. Ile z tego będę miał? Za mało, znaczy chyba za mało, żeby dwie bronie ulepszyć, bo nie tylko, że muszę kupić każdego kamienia po 24. Ale dobra, smoka najwyżej się ubije, ja mam u niego ognisko. Raczej więcej broni nie będę grał. W sumie ja tego nawet nie miałem grać, ale uznałem, że może w DLC to się przydać, ten blidzik. Bo tam jednak pod blida, na przykład jakbyśmy lwa chcieli dać, po resztę to i tak pod parowanie. Czekajcie, jakie mamy kamienie.
Nie, to jest tu, przy forcie to było, nie? Smarna blida. Masz na już, szybciej pójdzie. Jak, ja tym blida szybciej nakładam. Kurde, no by wystarczyło, ale może być za mało, nie? O kurde, a nie, bo jeszcze smoki, ile to da? Oj, może być za mało. Dobra, Capix i jego matematyka. Co? Ty, i teraz pytanie. Kogo ja se mogę zdymać? Tego na takiej ręce, wiesz o kogo mi chodzi? Tylko gdzie on był? On magię ma, nie? Ja pierdzie, on na pewno ma na hita. A, on jeszcze poty miał. Co to w dupę jest? Dobra, ten jest chyba głupszy niż Samurai Jack. Nie pamiętam co on ma, poza tym, że zapieprzał piorunami. Ty, może łatwiej drzewca w stolicy. O kurde, bo ja patrzę na podglądzie na OBS-ie, no przestań. Ty, on silniejszy niż Malikat będzie, ten petek co go leją. Pieprzone gówno. Co mnie zabiło? Mim? Jezus. Dość. Mam dość. Przynajmniej wiem jak go robić, ale nie wiem jak go zrobić. I to jest porypane, ty, że on podczas mojego kastowania skilla 5 minut mnie po prostu one-shotuje i luj. Idę stąd. Pija, przejdziemy na drzewce. Nigdy tu już nie wrócę, porzucam tego bossa. Mówię ci, on jest łatwiejszy niż Malekith. Liczymy razy 100 tutaj. Gdzie jest w dupę Stagger, ty? Stagger się zaciął, wiesz o tym? No nie wierzę, dwa razy? Szmaciarz pieprzony. Proszę, nie rób tego. Pfu! Tu jest jeszcze jedna runa. Tu jest jeszcze jedna runa. Tu mam 10, a tamta dała ile? 40 czy 50? Dzięki. Jak to możliwe, że on mnie zone-shotował? Na RL1. Mój stary umie... Urnie go zabił na macie do tańczenia za pierwszym? Ta. Mój stary zabił go w urnie. Chłopie, odpaliłbym wiatrak i byś go znaleźć nie mógł u mnie nawet w pokoju małym. Coś pieprzysz. Albo po prostu inaczej. Może nie, że fart. Tylko już znałeś dobrze moveset. I byś i tak zaraz robił. Ale dodatkowo motywacja nowa. Że grasz klawą, to będzie szło lepiej, wiesz.
Sam siebie przekonałeś do tego, rozumiesz? Co jest? Pada, rozpieprzyłeś? Kurde, to też nie starczy. Dobrze, tamtą runę jeszcze wziąłem. No widzę, widzę. Ciekawe, jak ten bleed będzie wchodził, nie? Ty, ale ja tamtej runy bym nie używał, bo żal. Tylko co ja mogę selnąć? A, ja mam jeszcze tało. A no tak, bo ja to wziąłem z tego. Z grobu. I to też nie wystarczy. Tamta 35k. Czy ja nie wiem, czy to jeszcze użyję w sumie, no bo... Czekaj, co jest? Ja tego nie ulepszyłem? No jestem ciekawy, czy założę tak szybko tego blida. To jest dosłownie ten sam atak, co jak Sleprock zagrał tymi kijami. Ani razu go nie uderzę. A ciekawe, czy blid by siadł jednym uderzeniem. Nie. A, bo już na jednym zszedł. Uch! Ale to mało bije bez tego, ty. Ty chyba tyle samo, ale... Dwa razy już go uderzyłem, blida nie ma. Coś jest nie tak. Z cum? Ty! Gdzie jest blid? Cztery hity z wyskoku, nie ma blida. Dobra, ale talizman nie zwiększa blida. Gdzie te blidy są? On ma odporność? No nie no, one mają dużo blida bazowo. Jak ja go biłem nożykiem, to szybciej wchodził. Ja pierdziele. Jezus Maria. Trzy razy go uderzyłem, nie ma blida. Ty, to jest jakiś bug? Gdzie jest blid na tych oszczach? Ty, jeżeli to nie daje blida, a nie stageruje, to się pytam, na jakiego bossa to będzie dobre? Freeza kulami, wiadomo, garnki na łapy i tego. Kurde, powiem wam, że nie wiem. Nie wiem, co myśleć o tym. Higzda. Kurde, za blisko skacz. Po prostu ja już przez Radana się przyzwyczaiłem, że mam buildy, które nic nie robią. Chyba, że efekt wejdzie, rozumiesz? Tylko, że drugiej fazy w ten sposób nie dam rady, bo za dużo się tam dzieje. Więc może wtedy łapy odpalić? Kurde, nie wszedł ten hit. Szkoda. Ale nie wiem, czy ten stagger by wszedł. Oj. Uch! Ty, przeżyłem hita! Ale chyba mi się spalił, czy nie? On tym podpalenie nakłada? Palę się. Kurde, no to... Nie wiem, widzowie, kurde, nie wiem. Znaczy, no wiedziałem, że ma leki będzie ściana tych łakarzy, którego Elden Ringa, to sobie zdaję sprawę. Tylko, że... No czy ściana, no... Nie jest raczej tego, jak DLC. Ja pierdzielę ta gierka. Nie chce mi się rycerza bić i taki efekt. Ja mam jakiś build antystagerowy? O,
A jeden hit i byłaby druga. Nie wiem w sumie jak inaczej to uniknąć na RL1 poza odbiegnięciem. Czy to w ogóle się da rozrolować? Teraz? Ty, rzeczywiście. No właśnie, no właśnie. I teraz się dopiero zaczyna na nim, nie? Nice. To się da przeskoczyć chyba tamto, nie? Biegać w niego? Kurde, mogłem biec. Tu robi salto, czy to nie to? Japi. Kurde, nie pamiętam. Kurde, który? Co się dzieje? Co on? Nie. Gridować czy nie? Ja pierdziele, nie mogę, te łapy to z gówna, no nie trafiłem go chyba z 10 hitów. Dobra, ale druga faza dużo prostsza, tak właśnie coś myślałem. Ale tylko dlatego łatwiejsza, że... Tylko łatwiejsza jest druga faza, że wiadomo co on robi całą fazę. W sensie początek i tak naprawdę musisz go uderzyć 3 razy, nie? No czemu, kurde, szmapu w dupę zakapturzona? Nie dajesz się uderzyć. Ja pierdzielę, i teraz też tak będzie. No tak, próbuję unik, ale... Kurde, a dobry był start. Widzicie, dobry run to był. Szkoda go. Hity czy 3? 3 chyba, nie? No dobra, akurat stagger mu minie. Żebym nie spieprzył sobie drugiej fazy. Dwa. A nie, jeden. O kurde. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. 44N74N0P dał na golibordę 5 zł. Dobra, wal go jak najebany stary syna, bo wiem, że umiesz. Nie wierzę w dupę, no. Ty to widzisz? Kliknąłem, żeby go zaznaczyć i za plecy mi wbiegł. Ja pierdzielę. Boję się tego kolegi. No. O Jezu.
Nice. No tak myślałem właśnie, tequila, że ta druga faza będzie prostsza, ale wiesz czemu? Bo jest w dupę fejkowa ta druga faza, bo się ją robi zawsze tak samo, to jest trochę scam. Ale git. Chyba te kule przez te są takie pieprzone, nie? Bo te kule są trochę broken na Malekita. No właśnie, się boję Gideona, bo jak go nie zrobię za pierwszym, to będę mógł, bo to może tam będę siedział godzinę. Tego się obawiam. Robisz jeszcze raz, bo w WC byłem. Jasne, już idę odpalić New Game Plus po Elden Beastie. Powiem ci tak, pierwsza jest prawie. Fajnie by było dzisiaj zrobić te i malenie. Jest szansa? RB mówi, że jest szansa. Nie wiem, widzowie, robiłem dzisiaj na start godzinę te noże, te miecze. I serio ich nie będę używał, bo się okazało, że blitz na tych mieczach to jest po prostu scam. Ale kupię te kamienie, jakbym chciał kiedyś zrobić inny run. Znaczy inny item. Tak nie mam co zrobić. Kupię 24 tych. 12 tych. 12 tych. Pod blida trzeba mieć mistycyzm, no tak, ale to nie ma znaczenia, bo i tak on ma 80 blida sam w sobie. Ten miecz plus sepuku to ma ponad, no około 100, nie? Na jednym. Super, złą potę na niego. To być Elden Lord. What a sad state of affairs. I commend your spirit, but alas. None shall take the throne. Queen Marika has high hopes for us. That we continue to struggle onto eternity. Ja pierdziele, spocił. Najgorzej, bo spocił. Ja pierdziele, GG już chyba. On mnie ma na hita? Jezu. Ja pierdziele, dosłownie jeden HP i spocił. Ja pierdziele, jaki bad luck. A tu w... A, ja myślałem, że robi armor, a on wybucha. Kiedy te ostrza? O kur... Cześć, jak to... A jak ten wybuch działa na nim? Ile to na nim jest? Nie przybywam mu! A, bo drugi hit nie wszedł w wyskoku. Bomb! Szmata spociła. Ty szmatą jesteś taką. Jeszcze nożyki. No, jeszcze coś. Jeszcze. Boże, no nie mogę w dupę. No czym ja mam go zrobić? Jak mi się nie chce w dupę. Zaraz tę grę wyłączę. Dzięki, Ebia. On mnie teraz zrobi. W sensie, że jak? W sensie, że... Jest jakiś sposób na niego, żeby go uśpić albo z łuku go z zamgły? Cokolwiek w dupę pomocy.
szmata spociła, no. Broda się przestraszyła. Albo może nie chce, żeby tu być. Może Broda chce, żebym ją zgolił. Co jest? Ty, jak ja go zrobiłem? Przeanalizujmy to. W jaki sposób? Fartem. Dobrze mówię? Pieprzonym w dupę fartem. Ja na każdym ramię spamiłem, tylko tutaj wyczułem niby bardziej to spamienie. I każdy mój hit przerwał mu tą magię. Robimy tego peta w ten sam sposób? Źle zrobiłem? Czemu nie skipowałem te piosenki? Skipnę, niedawno oglądaliśmy. Taka scenka fajna, ale nie, nie. Co on robił ten start? Nie pamiętam takiego hitu. Gdzie bleed? Tu. Czekaj, czy to było... No właśnie, no. Chyba łapami byłoby łatwiej, ale sobie go tutaj dla urozmaicenia. Ja bym mu chyba stagerał już bił łapami, nie? Przy tylu hitach. No tak, bo przecież ja go robiłem łapami złotego i stager wchodził w moment. Ile bleedów wyszedł? Jeden czy dwa? Bo jak jeden, to bardzo wolno wchodzi. A, da się tego hita wsadzić. Oj. Da się tego hita, ja w ogóle źle gram tym. Tym się gra inaczej zupełnie niż łapami. Od razu klikasz przy skoku, a nie na koniec skoku. I wtedy szybciej rola możesz zrobić. Nie wiem, czy zawsze mogę tak zagrać. Nie ogarniam trochę tych ataków i skoków. Ty, nie ma jeszcze stagera jednak. O nie, jest. Ile zadam? A, to tu trudno. To jest zdecydowanie łatwiej tym niż szabelkami, bo te ataki z wyskoku coś mi nie siedzą. To jest gówna są te ataki. Czemu mu Frieza nie nabijam? A, no tak, miał ciężkie łapy, zapomniałem zmienić. Ty, on chyba na mele, jak jesteś tak blisko? To się nie da z odskokiem. Nie ogarniam tego. Nie no, to jego powiedzmy drugą fazę, w pierwszej fazie to się tak spami, że ty snuj. Aha. Po co ja się uleczyłem, kiedy jestem na hita? Ja!
Nie wiem, co on robi. Co jest? No znowu nie da się tego przeskoczyć, czy za blisko, bo mnie popieprzy z tym potwrejem. Chyba, że te łapy pod blisko. Kurde, nie wiem. To nie ma znaczenia, ja po prostu troluję. Się go zbijam do low, tylko problem jest taki, że ja troluję. O, zobacz. Co on robi? Co to jest? Stary się zatacza i luj. Nie wiem, kiedy go lać na tej fazie. Uch! Ty, jeden hit i stagger, czy nie? Proszę, lodzik. O nie, lodzik go nie zabił. Nie, zabił go, mówiłem, że tak będzie. Jeden stagger i go nie ma na drugiej, a ja troluję. XD. Trzy bossy. Podstawki, no. W sumie cztery, no ta, cztery raczej. Jak pięć, jak i piąty. W sensie zależy, co byśmy jeszcze robili, nie? Na razie wypiję potkę przed Radagonem, ale nie wiem, czy na Elden Beastę nie będę zostawiał jednak. Tak, fajna pogoda była, nie gorąca, ani zimno, zgadzam się, przyjemnie było. Dziś CS Xara, właśnie skończyliśmy CS grać. One shot? Nie pamiętam, co on ma do końca. Ale go dużo bije. Ile wejdzie? I tak chyba więcej nie będzie. Co jest? Co to jest? O kur... O, unikiem czy skokiem? Ty, ale ja go bardzo dużo biję, nie? Jeszcze... Aj! Kurde... Zacięło mi się, przysięgam. To był lag. Potem spływa, ja pierdzielę. Chłop całe życie zcecekowany jest. To się skokiem? Ja pierdzielę. Radagon to jest takie XD. No nie wiem, te łapy są broken. Że one cecekują tak mocno. To jest chyba najlepsza broń na Radagona. Zobaczymy, jak na Elden Beasta.
Ja go biję, popieprzono mi ilość jak na pierwszy level. Oj, co to jest? O Boże, on mnie tym zabije. Ja muszę mieć nożyk z wiecie czym. Chyba, że koń na ten atak. Dobra, próba. Nie wiem, uniknę może tamto na koniu. Przynajmniej przetestuję, czy to działa. I tak w sumie. Dość easy ten. Żeby go ubić. Ty, za późno? Jaki skam. Z tego nie grałem, to nie wiem. HP nie ma na jednym stagerze. I tak to skastował, pieprzony w dupę. To jest co, żeby konia testować? Chyba tak. To jest chyba tylko po to wymyślone, żeby... O kurde. Pierwszy raz to na koniu robię. Co ty... Ale w dupę wymyślili. Co tu jest? Ty, jakiego teraz? O kurde, przerwałem mu gwiazd. Nie! Bym go zabił teraz i nie wyjdzie. A tak ładnie siadło. Chyba teraz będzie pierścienie robił. Ty, ja bym go zrobił za tym podejściem. Ty, pierścienie nie robi? Wydaje mi się, że strollowałem. Widzowie go nie zrobię, ale nie wiem. Zobaczymy, czy RNG odda. Co to jest? O to w dupę za skill. To pierwszy raz go widzę. Jest. Nie wiem, czy on mnie zabił. Dobra, ale ten Elden Beast na RL1 to jest ścierwo pieprzone. Oj. Za wcześnie skok. Do jutra, random Sparta. Niby dobrze idzie ta walka, ale zobaczcie jak się przedłuża. 40 minut, a mogłem to zrobić ile? W 15? Ja pierdzielę, co? Ja pierdzielę, czemu to mnie zabija podczas skoku? Jak będzie gwiazdę puszczał, nie? O Jezus, dupę zamyśliłem na dosłownie pół sekundy. Muszę liczyć na pieprzonego farta, że jestem daleko od niego, on mnie nie ubije gówno skillami. No nie wiem, te kile, ja niby to wiem, a i tak gówno mi idzie. Nie wiem, no. Ja mam heavy, ale no co mi to daje? Znaczy, biję heavy ataki, ale no.
I tak żyje, ile mu się podoba. Tragiczne. Tragedia w sobie. Ty, może talizman na wyskok? Ile razy bym musiał go uderzyć z wyskoku, żeby go zastagerować? Zamiast tego krytycznego? Ty, to jest pomysł. To jest dobry pomysł nawet. Oj. Tyle dobrego, że gówno zrobił hit. Cześć. Skok to mogę 4, czy mi się wydaje? Po jednym skoku 4 razy wystarczy. Tak? Żygam się Zara. Mogę se żygnąć dla widza? Ja pierdzielę, jak żygę z killami. Popieprzyło tego jeden bliski śmiecia. Jest? Nie puścił. Nice. Jest szansa, widzowie. Tylko RB ci powie na co, tego zapytaj. Dobra, wchodzimy na koń. Jak mnie znowu zabije jak peta, to wyłączam tę grę. Healuj. Patrz, widzisz to, że teraz... Co to jest? Tylko nie pamiętam jego skilli. Boże, ja pierdzielę. Tyle razy doszedłem do jednego tapa, żeby go ubić. W końcu. On mnie by popieprzył, jakby nie wyszło, no. Czyli wystarczyło, dobra, tequila. 4 hity i wyskok. To pamiętać trzeba. I wtedy zawsze da się skipnąć te gwiazdki. RL1 ukończone, no. Znaczy się podstawowe, tak. Podstawowe RL1 ukończone. W sumie spoko, no. Sporo tych deadów w dupę. Sporo tych deadków, ale z drugiej strony i tak myślałem, że to będzie trudniejsze, że tak straszyliście o dwa streamy, tak? Gdyby skipnąć fazę przygotowania, no myślę, że za drugim by to zajęło dużo szybciej. Przynajmniej te do Radagona i Elden Beasta, nie? To. Ja bym zrobił krafę, wiesz co? RL1, czy tam SL1. W DS2 mam ochotę. Po Brotherhoodzie. Dupę obejrzałem godzinny materiał na Etihad i dalej na tym... Nie, no zabiłem go właśnie. Nie wiem, widzowie, w dupę, ale to jest absurd, że... Że dosłownie tak, od Fire Gianta już się to zaczęło.
że bossy mi na 1 HP zaczęły przeżywać. Fire Giant, Malekith, Elden Beast, w dupę. Kto jeszcze tak przeżył? Godfrey chyba nie dał rady tak przeżyć. Chyba tylko ci trzej. Odblokowuję widzu tego. Medalion do maleni. Oj. XD. Nie! To co? Krebra dana, nagle robię ranę jakiegoś, nagle widzę, że wszystko unikam, po 20 próbach zabijam jakoś. No i ładnie, git. Ja podporowany go będę robił. Zobaczymy jak wyjdzie. Może jakoś. Oj, będzie to popieprzone. Jeszcze jakbym Samona miał na hita. Na dwa mam. Kurde, to ognisko. Chociaż nie, winda jest lepsze niż to ognisko, bo ognisko to by musiał i tak mowy przebiegać. Tyle zapieprzania będzie. To już chyba tamto ognisko jednak szybsze. Trochę on zajmie, bo ja nie pamiętam jak się go robi, bo normalnie on mówię, to jest jak z każdym bossem. Dlatego mam przeczucie, że w DLC będzie lepiej. Bo w DLC jednak te movesety już pamiętam, bo je znam. Co? Drugi pet teraz. Jezus. Co to? Uch! Nie przerwałem mu hita! XD. Mohamed Ali teraz. Nie da rady. Nie zdążę z tego. Nawet w garkach na łapach. Uch! Boże, w dupę, ty śmieciu, no rozumiesz, że to jest takie gówno? Jezus Maria. Trolling. No mógł zrobić, no jest szansa, że zrobił, no. Jeżeli ja zrobię tego peta, to jest szansa, że Mamon zrobił Radana, no. Taka prawda. Ty, nie mam bańki, nie chce mi się grać, Rel. Nie chce mi się grać. Ej, to jest normalne. To jest całkowicie normalne. Aj, aj, aj. Co? Dwa razy go już uderzyłem, git. Ty, to ten skill na całą mapę? Kurde, rzeczywiście, opa. Boże, zabije mnie. Jezus Maria, mandaryn we mnie wstąpił.
Ty, nowy skill. Co to? Ej, co on zrobił przed sekundą? Sekundę temu, pytam. Oj. Co to? O. Co to jest? Co to? A, to to! Jezus! Już mi się wychłby pierwszy. Ej, inaczej zagrał. Nie, dobra, nie wchodzimy. Czekamy. Dobra, widzu, dawaj stówę, bo miałem go jeszcze godzinę robić. Albo permik, rel. XD. Bagietaus dał na Golibordę 100 zł, umowa to umowa. Ja pierdziele, widzu, ty naprawdę to zrobiłeś. Dziękuję ci, słowny. Ty jesteś rycerzem XXI wieku. Dziękuję bardzo. Totalny Sigma. Jezus Maria, ty, jak on umrze, to daje to? Zaraz się dowiemy. Umarł! Nie żyje. Dobra, to ja go spać kładę. Ale musisz to wiedzieć, tak. Ja pierdzielę. Co jest? Ktoś windę ukradł. Mapka by się przydała, bo ja nie pamiętam, co tu jest. Dobra, powinni w patchu tak, usunąć mgłę, usunąć śnieg, usunąć tą lokację, wstawić w pierwszej lokacji TP do Maleni, całą lokację Maleni wypieprzyć, od razu się tepasz do niej na walkę. Ogólnie mogliby zrobić jak w Tibi na OTS-ach, że masz wielki pokój, tepek do każdego bossa, w ogóle nie eksplorujesz, startowe itemy masz, dosłownie wszystkie, którym chcesz grać. Wszystko ulepszone na maksa. Dobra, pytanie mam. Czemu koleżka strzela z łuku szybciej, niż go naciąga? Gdzie ostatnie było? Tam jest jedno, czy to trzy były? Uch! Teraz tak, ja muszę ten skrót odblokować przed tą koniarą. Tym razem, bo na tym razie raczej to będzie konieczne. A ty, a nie było bliżej skrótu? Widzowie, dymamy się. Tyle dobrego, że jest samotna koniara w okolicy. A nie, że jest samony. Widzowie, chce mi się jeszcze grać, bo mam bańkę. Chyba normalne zachowanie. Aha. Masz tak, że już ci się nie chce grać, jak ci banieczkę zbijają? XD. Ta? No. Jest tak, nie? Dobra, to raczej Loretta długo nie zajmie. Ale Malenia to będzie dopiero problem. Co to? A, to jest druga faza. Co na tej drugiej fazie było? O kur... to...
Cześć! Ty, myślałem, że Stagera wbiłem. Co, niedługo? A właśnie, King dobra się z kiedy? Chyba przed Wiedźminem, nie? Nie. Boże, pieprzony boss, którego spamisz. Sierwo pieprzony w dupę ty. Walka totalnej XD. Półtorej godziny zajęło przygotowanie do maleni jakoś, czy dwie nawet. W sensie no, dwa bossy były po drodze i biegania po lokacjach trochę. O Jezus Maria, ja pierdzielę ty. Dobrze idę? Oj! Tu chyba nie. Tu? Jezus Maria. Gdzie? Kurde, gdzie? Tam? Tam? Jop! Ale farcie, tylko jedno mnie uderzyło. Jeden. Jeden. Dobra, i teraz jak robić malenie, widzowie? Czy pary, czy łapy, czy szable? Szczerze nie wiem. Oj, napijmy się zanim ten, bo nic jerby nie pije. Cały mam kocioł wody. Zróbmy przerwę na 2 minuty. Q&A 2 minuty picia jerby. Garki mrozu? Nie, na razie bez próbuję. Później może z... Jak idzie RL1, no widzisz, malenia 400 ledów do niej zrobiłem. Witam cię koleżanko. Dymamy się. XD. XD. Zadałem jej 400 obrażeń. Chyba mam zły build. Albo jej tyle będę bił. To będzie ciężkie. Ty, biegnie. Co ona taka nagrzana? Ja nie wiem, czy tymi łapami, czy szabelkami jej nie zrobię, wiecie? O kurde, dobra. To był bug. Stagger? Czemu Staggera nie ma? Gdzie jest bańka? Oj! Zapomniałem o tym. Teraz. O Jezus Maria. Oj. No wiem, że... Znaczy chciałem się tam tego nauczyć, ale zrobiłem ją ostatecznie bez ostatnio. Jeden ranik na testa. Jak teraz zrobię, to robisz se sam gałę. Oj, dead. Za późno. Muszę patrzeć na pasek HP, bo tak się za bardzo wczuwam. Szmata. To nie był lodzik. To obym nie zrobił. Dobrze. Tylko szkoda, że teraz nie mam dwóch patek na HP. Nie wiedziałem, że mogę przeżyć jednego hita. Dead.
Kurde, problem jest taki w tej taktyce, co gram, że ona czasem może skastować hita, ma tylko jednego takiego, którego jej nie przerywam jump attackiem, nie? Jak jest RNG, że ona akurat to kastuje, to zawsze umrę, więc co, naryzykować i żeby szybciej albo wolno. O czym ja gadam? Że malenia jest mięciutka, nie? A i tak za twarda. W teorii katanką, czyli moją main bronią, może wyjdzie, ale... Ale ciężka ta katana. Jak robi coś takiego, to mi się grać nie chce. Bo ja tego nie mogę jej przerwać, jeden hit. Bo tak rzadko robi. Ja... Wybacz mi. No zobacz, że mnie znowu uderzyła na tym, no i to jest problem. Nie palę już 7 dzień? Not me, a ty wczoraj nie pisałeś, że nie palisz 14? Boże, prawie padłem gridując jak pet. Tak nie można. Dobra, widzowie. Robimy ją za tym razem. Teraz będzie problem, bo ona to może w każdym momencie skastować. Zbiła mi bańkę. No jak? Ona ma teraz jakieś inne ataki? Czy wszystko dosłownie to samo? A, ma duchy, no tak, ma duchy. Oj. Ładnie. Nie pamiętam, jak się duchów omijało. Ja mogę jej loda nałożyć na drugiej fazie, czy nie? Duchy. Dead. Co? Skąd? Dosłownie deweloper mi wszedł do gierki. Jako szósty duch, bo miało być 5. O! Jest piękny start, to jest gówno unik. Jak jest gówniany start, piękny unik. Jak jest średni start, to raz mnie uderzy na uniku. Jak jest, co jeszcze? Nie ma nigdy piękny start, piękny unik, piękna druga faza, piękny finał. Idziemy na moga. Nie ma. Dobra, skupmy się, bo pieprzam od godziny stoję w miejscu. Znaczy od trzech, ale od godziny bardziej. XD. Czemu ona mnie bije zanim mnie uderzy? No przecież to jest bez sensu. Gdzie ona ma hitbox? No ta. Oj widzowie, 4 godziny napieprzania maleni, ty. Jezus Maria, i to... Wydaje mi się, że każdy run jest możliwy, żebym ją zrobił, a jednocześnie... Po prostu muszę mieć dobry run, ale ja jestem takim petem, ja padam od najgorszych ataków. Jezus Maria, jeszcze unik. Dobra, idę spać. Już ledwo w dupę siedzę. Męczennik. No dobra, patrz. Ty, to czas! Proszę! Nie mogę w dupę. Czemu to mnie nie... Ty...
Chłop, nie ogarniasz, może w gierce levelować? Ogarniam. Ale bawię się w twojego starego, co 45 lat zapieprza w jednej fabryce, bruda zasrany i się dziwi, że jest pieprzonym biedakiem i mieszkacie w pustostanie. Zamknij mordę, bo nie będę levelował, będę bił szabelkami, nie będę grał garkami, będę bił melanie ile chcę. I mam to w dupie, kumasz? Koniec tematu. No. Szabel... Boże, jak ja tych garków nienawidzę pieprzonych. Serio ci mówię, dziurawe gary, zasrane. No ale ona ma duchy, no. I one są czarne. Ja! XD. Kurde, drugi raz kółko mogłem, no po co ja to? Tintigis. O Boże, to nie ma sensu, bo przecież ja jej zadam tyle. Tyle co jednym heavy atakiem łapami. No nie ma sensu. Czą blondynka zawsze siedzi w kącie, bo jest tam 180 stopni. A co, na piekarniku lubi siedzieć tak to? Jak kątów nie ma? Kolejny skam. Co to w dupę leci? Myślałem, że to diabel śpiewał. 9HT, odpaliłem ciebie na Twitchu i tak oglądałem, że... O, na kiblu ciebie, aż nie pokonasz jej masakra. Już żylaki odbytu się porobił. A ty dalej ją bijesz? Hashtag musisz dać radę. Cienki. O kurde. Powiem ci tak. Tą pałką, co ją zabije, to wyślę ci i zatkasz sobie problem, że tak powiem. Przepraszam cię. Na dziś jest 13 godzin. O ja za późno zobaczyłem, co ona robi. Zioło.pl. Dobrze ci idzie, statystyki tędą w górę, więc w sumie progres? Jakiej choroby mogę się nabawić, grając właśnie w ten sposób i nigdy jej nie zrobiąc? 6 lat młodziej wyglądam? Od kogo w dupę? Od Bidena! Od Bidena w dupę! Sleepy Joe, 6 lat tylko, nie no. Popiję przy mnie. I to był komplement? To jest problem. I to jest problem. Jezus. Idę się umyć. Poczekaj chwilę z zabiciem jej. Nutka z Mety na 2 do Syzyfa wypasowała? Widzowie, kto jeszcze nie śpi na przykład? Napisz AH68. Zobaczmy, czy śpisz. Oglądacie, czy malenia padnie. Chcecie na tym być? No i to się ceni. Piękne. Widzowie wspierają jak na radania. Teraz
pytanie, czy jej to przerwałem, czy nie. No jest szansa, że jej to przerwałem. Chyba teraz robię. Już ma to spamić. Możliwe, że to jeszcze raz skastuję, bo wolno to robię. Aleluj. Go odcinę. Zdrowie, będzie musztarda po obiedzie, czy kapusta po kiszonej? Czekaj. Dziwne. Czemu nie zrobiła? A, duszki, tak? No daleko jestem, nie powinien mnie uderzyć. O Jezu, co to jest? Ty, ona coś nowego wymyśliła po tylu godzinach. No na taki zasięg mapy? To nie było normalne. Szmaciura. Znudziło się jej, se wymyśliła, nie? Pominam już co ona ma, widzowie. To byłoby bardziej dziwne, jakbym pamiętał w sumie, więc easy. Stagger! Czuję pałę. W sensie... Kurde ty, no. Bo czekam aż zrobi, wiecie co, bo nie wiem czy jeszcze zrobi. Water. Nie wiem czy czekać. Oj. Lecieć w nią all in? Iluj? Chyba ta, pieprzyć. Oj.
Oj, teraz w lewo zrobiła, jak wtedy cię chciała. Nie! Czarny HP! Mój Boże! Udało się! 18,5 godziny! Jezus Maria! O Jezus, widzowie! To dzięki wam, wykochani! Dziękuję za pomoc i doping. Jezus Maria! Nigdy dłużej nie biłem bossa w życiu w żadnej grze. Jezus Maria! Dziękuję, widzowie. 685 deadów, tak? Ja pierdzielę, trochę zajęłam. Przy jakiej nutce zrobiłem? No tak, Skibidi, ktoś wiedział kiedy dodać. Klawy podłoga, dzięki za tę nutę. Jesteśmy niepokonani. Nie no, mówię wam, ja jestem przekonany, że w DLC nawet Radan nie będzie miał podjazdu czasowego. Ale zobaczymy. Jakiś chłop samo DLC robił 80 godzin, a to jakiś dobry gracz na RL1. No way! Ty Tequila wiedział coś o tej grze poza gotowaniem w dupę Knora w garze. I Wifona. Nie, to jest naprawdę niesamowite Tequila. Dziękuję bardzo. Jak to ładnie wygląda, ty no zarobista. Ogólnie bardzo fajna lokacja, taka to DLC powinno być tak dorobione jak ta lokacja. To już byłoby git, nie? Ja lubię tą lokację Boga. Jak w lewo. Czwarta zara, dobrze byłoby go szybko zrobić. I jutro ze świeżą głową delece. Nie pamiętam już co on ma. Ostatnio chwilę na nim siedziałem. Momencik, co to? Zaraz mi a on tą łezkę drugą mi zbija hitkiem? Czy tylko oni healem? Aha. Nie pamiętam jaką hity mam. Nie zbija, okej. To git, git. Dobra, zobaczmy ile zajmie. Ile ja go uderzyłem? Bo raz go uderzyłem. Ile było dymy? Dużo? Nihil tylko. A ta łezka w ogóle na coś innego działa poza nihilem? Czy to jest tak specjalnie w ogóle? Ja tego nigdy nie grałem, tej łezki. XD. Ja pierdziele, ja mu nic nie zadaję, ty. Trzy hit. Ja mu biję mniej niż maleni. Tego mu nie mogę zestagerować, nie? Ja pierdziele, ty. Tak naprawdę ja mam cały... Po tym buildce jak gram, to ja mam tylko drugą fazę. W pierwszej fazy on nie ma. Nie, to trzeba by jakoś zagrać pod skipa. Da radę na RL1 go skipnąć, drugą? Ja pierdziel, ja nie pamiętam nic. On tu jeszcze nakłada na ziemi coś, jopi! Nie, ta, aha. Garkami? Ciekawe jestem, chyba spróbuję. Jezus, te łapy, no. Kurde, te łapy. Ja je skipuję, biję, przyjdę pałką pod blina. Ty, w sumie mogłem to wyleczyć.
Nie wiem, no, ja tego nie skipnę. No nie, najgorzej. Czemu on skra pod siebie tym gównem? To popieprzy mnie, bo jak ja muszę zrobić. Zrobił mi pałkę śmieci. Ale po. Prysznic! Nie wszedł hit, prysznic. No, idealne kombo, nie istnieje? Boże, te garki! Te garki, roz... Nie no, te killa, ty mnie chyba strollowałeś. Znaczy, ja jestem ciekawy, jak ty go zabiłeś w takim razie. To by musiało wszystko siąść po prostu, a mi nic nie wchodzi. Dobra, o! Dobry start. I tak nie jestem w stanie. No way. Ej, ale zagrałem inny build niż ty. Bo zagrałem łapy pod blida. Ej, to jest możliwe na pierwszym levelu. Nie wierzę w to. Ty, jest możliwe zabicie go na pierwszym levelu. To po co on ma dwie fazy? I was here. Malenie łapami, malenie zabiłem, zobacz czym. Najlepszą bronią w grze. Przyjrzyj się mojej pale. Już patrzę taki na twój filmik, jestem ciekawy, jak u ciebie poszło. Ale zobacz, jak u mnie to było clean run, widziałeś to? Po prostu... Wszedłem? Wiem, 6-7 hitów chłopa nie ma. Ale to był, nie, no to był jakiś scam ten run. Powiem ci tak, to był scam. Tequila nagrał widzowie jak bije. A, ty grałeś pod 20% DMG, no to jeszcze lepiej. A to nie... Aha, nie dość, że grałeś 20%, to jeszcze grałeś tego. Łuk. I przecież zobacz, że na poprzednich ranach zostawało mu tyle HP, że to by wystarczyło, żebym go zabił. To ja grałem gorszy build, dużo. Bo ciągle mu zostawało tyle HP, no. Ale obejrz. To ciekawe jest, jak będzie wchodzić. Free spoty, dobra, ten na malenie już spocony z free spotami. Dobra, jak malenie zrobisz z free spotami, to masz perma. Typowy spocuch, typowy. Co za drugi skill jest, co masz? Ja pierdziele, zobacz jaki spoceniec, ty. Łańcuchy, dobra, ty. Ja pierdziele, przecież nasze rany nawet nie są podobne. Ja wbiegłem i go tylko biłem. Ja pierdziele, szkoda ryja szczępić. No widzę DMG, ale to w łeb. A, bo ty go nawet nie stagerowałeś. W sensie nie używałeś tego. Porypane obrażenia. A ty go po jednym hicie zestagerowałeś przez tego Freeza, czy po ilu? A, bo ty go na łańcuchach stagerowałeś. Nie, naprawdę, ty. Aż mi ryja szkoda szczępić na ten run. Nie, łańcuchy jest jako stagger? Można tak liczyć, nie? Ty, ryja mi szkoda szczępić, ty, to ja go robiłem zupełnie inną taktyką. Ja typowym brute force'ikiem. Same łapy i luj.
Porypane. Jeszcze mimika przyjdzie. No, ale skam, ale oszukał te kila pieprzony. Ale z jaką pewnością pisał, że zrobię tymi łapami, co? Znowu jakiś szmaciarz. Ale to dobrze, bo gdyby mnie nie oszukał, to bym nie próbował i bym go nie zrobił, tak? Ale wydaje mi się, że to i tak trochę fart, że akurat Blitz siadł. Jakbym grał ciężkimi, jak pisał te kila, to bym go nie zrobił. Statystyki z całego... Statystyki z całej podstawki widzowie. Śmierci 1122. Bossy 1055. Malenia prawie 700. Ja pierdzielę. Jeden raz samobój z sepuku. Czego nie policzyło? Aha, bo jest 1172. A, 50 zabrakło gdzieś. A, to nic. Na pierwszym streamie było 16 deadów. Na kolejnym już, zobaczcie, 130. I tutaj już coraz gorzej, aż do dziś. Ale ty spory pane, ty. Zobaczcie ile deadów na maleni. 685 to jest... No, jeżeli Radana zrobię w połowę tego, to oczywiście nie mówię, że tak będzie. Myślę, że pójdzie po prostu szybciej niż malenio. Ale jeżeli... To źle mówiłem o Radanie wtedy, że jest trudniejszy niż malenio. Przynajmniej na RL1. Na drugim streamie już Maliket był. Chyba tak. Na drugim Maliket. Na trzecim Elden Beast był? Tak, i na czwartym zostawiłem samą malenię. Nie, czekaj. Nie, no chyba tak. A to wychodzi. Tu się zaraz dowiemy. Monitorek i timer. Co to jest? Aha, opisy. Na drugim nie było Maliketa. Na trzecim był na start. Na tym, 2 godziny zajął Maliket. Fire Giant godzinkę, 16 deadów tylko, bardzo dobrze padł Fire Giant. No, on to zarobiście, Godskin Duo to grałem bez Sleeping Potów. Ja pierdzielę, to była tragedia. Ale się udało. Pomagał Capix, o miło. Sammonik na PvP BK. Chowanie się za filarem przed Mega Rolo. To normalna mechanika, no. Mamon miał rację, co do maleni, zgadzam się. A, tego bossa nie zabiłem, racja. A, pieprzyć go. Czyli Maliket 70 deadów 2 godziny. I dopiero będzie przeskok na malenie. No zobaczcie to. Zobaczcie ten spis. To Malekit zawił mnie. Top 2 boss. 70 deadów. Malenia 700. 10 razy tyle. $60 na Elden Beastie 2 godziny. Szybko całkiem. Chociaż ja pamiętam, on tam nieraz przeżywał jak szmaciarz. Jezus Maria. Radan 1 deadów będzie? A i tutaj MOG 50 dzisiaj, przed chwilą. A to co to jest? Aha, ranking. Malenia 700. Maliket 70. Radan 60, MOG teraz, ale to był trolling. Boże, Gideon, to był najbardziej irytujący boss, bo jego się dało zrobić tak jak tego MOGa, w sensie ja robiłem, że wchodziłem i liczyłem, że siądzie run. Inaczej po prostu odpuszczałem i tego MOGa tak samo. Jak wszedł pierwszy hit, to warto było grać.
Jezus Mario. No, ale ogólnie to RL1, nie licząc Maleni, no to łatwe było. Tam było 300 deadów, 300 coś deadów. Tak naprawdę połowa tego była na dwóch bossach. Więc to RL1 bez Maleni, bo Malenia to sama mnie zabiła ile? Ponad dwa razy tyle, co cała gra. I zajęła 4 godziny dłużej Malenia niż całe RL1 łącznie z przygotowaniem. Ja pierdziel. 4 godziny dłużej sama Malenia. Tak, Kitsune, no, racja. Zaraz zobaczę Quinta. Dziękuję bardzo, Kitsune, za te piękne staty. Porypane to jest. No, ale ogólnie to RL1 zarąbisty challenge, ale Malenia... No absurdalne to było, absurdalne. Ale myślę, że za teraz jakbym ją bił, bym ją dużo szybciej. Ja ją wymasterowałem jak porypany. Jednak myślałem, że tak nie będzie, a jednak tak jest. Już te rany pod koniec to wszystkie były dobre. Porypane. Do końca pierwszego SS-a nie przeczytałem? Mitoman mówi, że bugę derengę gierka 50 razy, a biuzerek 2. Zwyzywanie widzów Argo 46. Zapytań, co to RL1 na czacie? Coś pięknego. Nie no, wspaniała te... Wspaniały to był challenge. Ale Malenia to w dupę. Jak 46 z wyzywań? No normalnie, hejterku. Co ty sobie wymyślasz nowa? Kitsune, dziękuję za liczenie z Capixem, z Wosenem. Dziękuję bardzo, panowie. I mentor jeszcze dodawał coś tam detków wczoraj na Maleni. I możliwe, że na innych tych streamach. Widzowie, dziękuję za ten challenge. Podstawka zaliczona jutro. Powiedzmy, że świeża karta. XD. Na DLC. Zobaczymy, ile zajmie. Potem się to zsumuje. Zobaczymy, ile zajęła cała gra. I tyle. No, challenge udany. No, gdyby na Maleni się nie zaciął na aż tyle. Ale tak, zajęło 40 godzin podstawka. Jeżeli DLC zajmie, nie wiem, 25, to XD, bo przecież jest dużo trudniejsze. Ja jeszcze to miałem zobaczyć. A co to jest? A, że wszystkie gry? No ja wiem, ja widziałem Quinto Ugino, ten film. Znaczy nie oglądałem tego filmu, bo tam jest Bloodborne. I były jeszcze Soulsy różne, które wtedy nie grałem, ale wiem, że taki ma ten. Proszę to dla was, serduszko, idę spać. I nie puszczę już tego, bo to piąta. Tak, Amy, no racja. Śpijcie dobrze, dzięki za dziś, dzięki za wszystko. Widzimy się za tego. No, za niedługo. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria!